to, co jest jakby warte podkreślenia, to to, że Polski Związek Tenisowy od 2017 roku, od sierpnia, realizuje projekt w ramach programu Tenis 10, Narodowy Program Upowszechniania Tenisa. I jest to projekt absolutnie nowatorski. Robimy to razem z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W dużej mierze to właśnie ministerstwo finansuje kilka różnych aspektów działań. I tak w ramach programu, o którym teraz mówię, w tej chwili w 61 klubach organizujemy zajęcia sportowe dla dzieci na poziomie niebieskim i na poziomie czerwonym. I to są zajęcia całkowicie finansowane przez pośrednio przez Polski Związek Tenisowy przy wsparciu właśnie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dodatkowo trenerzy, którzy prowadzą te zajęcia, biorą udział w regularnych szkoleniach. Było tych szkoleń w tym roku 7, 4 na poziomie niebieskim, 4 na poziomie czerwonym. Jeździliśmy po różnych miastach. Także istotnym elementem całego projektu jest konferencja szkoleniowa, na której dzisiaj się spotykamy. Dodatkowo istotnym elementem całego projektu jest także produkcja różnego rodzaju materiałów szkoleniowych. Także zgodnie z założeniami, które zrobiliśmy na początku roku, właśnie dopiero co wyszedł odświeżony podręcznik Tenis 10, który zawiera szereg wskazówek takich organizacyjnych i metodycznych dla trenerów pracujących z dziećmi. Także dużo się dzieje. Mamy nadzieję, że program zarówno Tenis 10 ogólnie jako metodyka nauczania będzie się rozwijał, no i że będziemy mogli rozwijać także ten projekt, który realizujemy wspólnie z ministerstwem, a także co możemy z dumą ogłosić z nowymi partnerami, bo między innymi do projektu w tym roku dołączyła firma Ferrero, która promuje markę Kinder Plus Sport. Także jesteśmy bardzo dumni z tej współpracy i wierzymy, że dzięki takim partnerom jak Ministerstwo Sportu, jak firma Wilson, która także wspiera cały program Tenis 10 i jak właśnie Kinder Plus Sport, no będziemy mogli podnosić krok po kroku wiedzę, promować tą wiedzę, pomagać trenerom, no a przede wszystkim koniec końców jak najwięcej dzieci przyciągać do naszej dyscypliny. Masz ty doświadczenie w prowadzeniu szkoły tenisowej, widzisz już jakieś przełożenie na to, że więcej dzieci zgłasza się do gry? To znaczy możemy powiedzieć globalnie, że w ostatnich latach na pewno do tenisa trafia więcej dzieci i no, nie możemy zaprzeczyć, że rynek tenisowy się rozwija w dużym stopniu. Widzimy zmianę, jeżeli chodzi o liczbę obiektów, widzimy zmianę, jeżeli chodzi o poziom tych obiektów. Coraz więcej jest hal tenisowych z prawdziwego zdarzenia. Coraz więcej jest całorocznych obiektów, gdzie no, przez lata było tak, że na przykład w mniejszych miastach można było grać tylko latem, a zimą nie można było. Oczywiście nadal to nie jest jeszcze tak, że możemy mówić, że jest optymalnie, ale na pewno ta infrastruktura bardzo się poprawiła. A także ogólnie wzrosło zainteresowanie tenisem, no, między innymi oczywiście, czy właściwie w ogromnej mierze dzięki sukcesom naszych zawodników z Agnieszką Radwańską na czele. Już to wszystko bardzo buduje taki pozytywną atmosferę wokół tenisa i wielu rodziców chce wysyłać swoje dzieci, zwłaszcza na te zajęcia do 10 roku życia, bo chcą, żeby grały w tenisa, bo wiedzą, jakie to niesie ze sobą korzyści. No i na pewno tego efekty możemy dzisiaj oglądać. Z perspektywy trenerki, już nie koordynatora programu Tenis 10, ale trenerki, dlaczego warto wysłać dziecko właśnie na zajęcia Tenis 10, a nie po prostu zajęcia indywidualne z trenerem? Dzieci potrzebują takiej zdrowej rywalizacji, potrzebują siebie widzieć w jakimś kontekście. Pomijając takie podstawowe, zupełnie podstawowe, trywialne wręcz nudę, tak? Jakby dzieci nie lubią się nudzić i zajęcia, w których mają się okazję sprawdzić w szerszym kontekście, nie musi to być duża grupa, mówimy o dwójce, trójce, czwórce dzieci, które pracują z trenerem, ale mają jednak, widzą siebie w innym kontekście, widzą swój postęp na tle rówieśników, uczą się wzajemnie, to są też takie kompetencje społeczne, bardzo ważne w tenisie. No i budowanie też takiej odpowiedzialności i współpracy, no żeby te dzieci też fajnie nam się chowały, nie pracowały tylko bite 40 minut, czy 50 minut, czy 60 minut, czy 100 minut z samym trenerem. 7 kursów konferencji w tym roku, na każdy jakiś wyjątkowy gość. Dzisiaj akurat gość z Włoch, już część wykładów za nami, żywiołowy bardzo.
Tak, to kwestie, śmiejemy, że chyba kwestie temperamentu oczywiście. Bardzo są takie pokazy potrzebne nam, to też tak troszkę do jakby naszej mentalności, żeby odmienić trochę te wizje, pokazać właśnie żywy taki pokaz trenerski, bo to bardzo ważne w tym zawodzie. My jesteśmy winni ludziom profesjonalny, prawdziwy pokaz, nie tylko przekaz ustny. Donato robi bardzo ciekawe, można powiedzieć, też eksperymenty. Na szczęście tutaj przedstawia nam część tych eksperymentów, które przeprowadza bezpośrednio na swoim synu. Także to jest bardzo takie wiarygodne i to jest bliski jemu temat. I fajnie, że pokazuje ten tenis 10, mniejsze korty, wolniejsze piłki, mniejsze rakiety w kontekście nauczania kompetencji dla młodzieży już takiej 12-14, a i tak jak mówił dzisiaj 16. Czasami warto zrobić krok do tyłu, żeby naprawić pewne rzeczy i pójść z powrotem do przodu, tak? Jakby pokazuje tenis 10, potrzebny też być może na późniejszych etapach. Zwolnienie, ten downsizing, czyli takie obniżenie poziomu, żeby potem skoczyć na najwyższy poziom. Jak ważne są takie kursy, konferencje dla polskich trenerów i jak duże zainteresowanie jest tymi konferencjami? Jak się okazuje, zainteresowanie jest bardzo duże i myślę, że wciąż pewien taki niedosyt też po prostu spotykania się w jakimś takim większym gremium, wspólnego dzielenia się doświadczeniami. To się zaczyna, tak trochę próbujemy też zachęcać do tego, żeby ta wymiana doświadczeń miała miejsce. Takie fora jak te kurso konferencje, warsztaty są najlepszym miejscem, żeby to robić, żeby się też otwierać, tak, na wiedzę innych, żeby przestać operować sekretami i tajemnicami, a zacząć się po prostu dzielić między sobą tym, co nam wychodzi, no tak, żeby podnosić ten poziom ogólnie w całej Polsce i nie kryć przed sobą tych sekretów. Myślę, że raz w roku to jest taki absolutnie, dwa razy w roku, raz w roku jest miejsce na to i czas, żeby się spotykać, wzajemnie od siebie uczyć, w ogóle ze sobą przez chwilę pobyć, tak, w zupełnie takiej innej atmosferze.